Czy pan mnie zapyta, czy ja nienawidzę Polaków na przykład? Ani razu nie padło mi na myśli. Nigdy, nigdy, nigdy. Przez wiele wieków żyliśmy wspólnie w pokoju na tych ziemiach. Wspólnie doznaliśmy wielu krzywd II wojny światowej. Nasze kultury wiele czerpały wzajemnie ze swego bogatego dziedzictwa. Nie możemy o tym zapomnieć. Niech dokument filmowy Świętokrzyskie Sztetle będzie świadectwem naszej szczerej pamięci o tym, co dobre. O wspaniałej tradycji, bogatej kulturze, o mędrcach, kupcach, artystach. Takie były Świętokrzyskie Sztetle. Dzisiaj możemy je odkryć na nowo, razem, w imię przyjaźni, zaufania i lepszej przyszłości. Żydzi pojawili się na ziemiach polskich od początku jej istnienia, ale osiedlali się masowo od XV wieku. Wtedy to byli wypędzani z Hiszpanii, Francji i Niemiec. Powodem wypędzeń i pogromów było oskarżanie Żydów o mordowanie dzieci chrześcijańskich na mace, bezczeszczenie hostii lub przynoszenie zarazy. Wygnani Żydzi znaleźli w Polsce schronienie i nazwali Polskę Polin, co w hebrajskim znaczy tu odpoczywa Bóg. Polska przez wieki była tolerancyjna dla ich odmienności religijnej i kulturowej na tle innych państw europejskich. Większość osiedlała się w miastach, ale duża część społeczności budowała swój byt w małych miasteczkach, które Żydzi w jidysz nazywali sztetl. Bardzo wiele takich sztetli znajdowało się w dzisiejszym województwie świętokrzyskim. I found five kids that are willing to go. Many, many kids wanted to come, many. We have to choose five of them. I think the parents was worried, not suspicious. They were worried because usually the delegation going out with the security and things like that. This delegation was different. And this day I understand that, first of all, today we deal with the relationship between Poland and Israel. Well, I didn't know that we don't have a relationship. This journey is to do it with the Polish people. I'm a bit curious, like, have you, what made you, like, come to this? Like, none of you has any contact to Israel or something. Nobody of us, I hope, have no contact with somebody from Israel. And it was very, very interesting for us because we didn't know what expect today. And I'm really surprised, positively surprised, because I see that you are the same guys as we. And yeah, they told us maybe you'll think we ride camels to school, and yeah. Live in tents, and
some of the things okay, like that. So, let's start with the most banal question. Do you like your visit in Poland? What do you think about Israelis? Did you ever meet someone? Never. It's the first time when we meet a person from Israel. Most of the Israeli people believe that in Europe there are many anti-Semitic people. Which is not true. Yeah, well, it might be true, but we haven't seen like anti-Semitic people here. Have you made any friends in our country? Yeah, we have found new friends. Yeah, the kids that were staying at, Michal. Yeah, there's Stasia and... we were staying at their houses and we got really close. What is it? Is it Shalom means peace. Peace? Peace in Hebrew, and that's the way what you write in English, but means peace. Ta wizyta to rzecz wydawałoby się normalna, ale to pierwsza od 65 lat wymiana młodzieży między Izraelem a Kielcami. Po 1968 roku nie było żadnych kontaktów między Izraelem a Polską. Wspólne odkrywanie historii, także bolesnej, było nie do pomyślenia. Żydzi w Kielcach zaczęli zamieszkiwać dopiero w roku 1862. Do tej pory mogli handlować, sprzedawać towary, ale nie wolno im było zamieszkiwać, bo było to miasto kościelne. Do 1862 roku nie było Żydów. Skąd oni przyszli? Z miasteczek Ponidzia. Z Chęcin. Do dzisiaj mamy tego. Z Chmielnika, tak jak pan mówił. Z Działoszyc. Tam było dużo Żydów. אשת חיל בת 25, הייזר, בת 20, נון זין, עצמין 27, אברהם אבא הלוי, מה? כאובה וצירם לחופשה. It's a prayer. This is a prayer. Yeah, it's a very nice מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה תמיד. Ay, 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 ay. W Mielniku było 8 tysięcy Żydów, 2 tysiące Polaków. To były dwie odrobne
środowiska, żydowskie i polskie. Chodziłem do szkoły polskiej, do szkoły. Także częściowo było tam Polacy, na ogół byli Żydzi, bo większość żydowska była w Chmielniku. A nie miałem jakichś, a po szkole wszystko tylko między sobą. Polacy między sobą, Żydzi między sobą. Nie było stosunków towarzyskich między Żydami i Polakami. A z dwóch stron były jakieś przyczyny. Polacy uważali Żydów jakieś to niegodnych dla nich. A Żydzi uważali siebie za godniejszych od Polaków. Każdy miał swoje, nie było takich, w Chmielniku nie było tego. Oprócz tego religijni to nie mogli być przyjaciółmi z Polakami na wolno. Religijny Żyd nie może jeść od Polaka, nie wolno mu jeść to, to nie jest koszerne. To trzeba zrozumieć. Żydzi mieli swego rabina, Polacy mieli swego księdza, i każde środowisko miało swoje życie osobne. Nie było społecznie, nie było jakichś stosunków między Żydami i Polakami. Ale Żydzi byli handlarze, kupcami, to jak przyjechali kupić, to mówili się. Ja myślę, że w Chmielniku było dużo Żydów, że nie mogli pisać ani jednego zdania po polsku, tylko po żydowsku. Bo oni się nie uczyli się w szkole powszechnej. Oni zawsze byli w swoich hederach. Uczyli się tylko o religii żydowskiej. Starsze pokolenie wszyscy byli religijni. A młodsze pokolenie nie byli religijni, na ogół nie. Byli już w organizacjach sionistycznych. A religijni przecież byli przeciwko sionizmu. Oni mówili, że nie można jechać do Izraela. Nie było wtedy Izraela, do Palestyny. Trzeba czekać na Mesjasza. Mesjasz przyjdzie i wjedzie i on wyzwoli Żydów do Izraela. I like it, people are strange. When you're strange, places don't come. When you're alone, when you're unwanted, streets look uneven. When you're down, when you're strange, places come out of the rain. When it's strange, no one remembers your name. When it's strange, when you're strange, when you're strange. Ale kiedy zera, to nie siadł wity. Izraela? No to jak ja mówimy powiedzieć po polsku? Nie! Ale po polsku! No witam was i różno, no to co ja wam mogę powiedzieć, no? Dlaczego? Jesteśmy wszyscy, żeby było pięknie w Polsce i u was, i żeby nie było zamachów ani żadnych tam wojen. Szeloje terror, wyszło mil hamon, żeby nie szeloje. No. I guten beat. Synagoga i od x-u lat jest tu związana z Korczynem i tu wszystkie domy były, wszystko na rzeką i... Żydów tu było pełno. No ale ten no, synagoga świętej pamięci wszystkich, co odeszli podczas wojny, no i cóż, no i tak zostało i nikt nie zadbała. Tu miejsce to była ochrona. I tam jest takie całun, co całowali, jak wchodzili. No. This sheet of paper, which there's inside, that Jews kiss every